jeden z polskich oficerów, który walczył na brytyjskich Spitfire'ach, który walczył z Niemcami, który dowodził przede wszystkim dywizjonami lotniczymi 307-318. To dzięki Polakom ocalała Wielka Brytania, że to Polacy byli najlepszymi pilotami II wojny światowej i nie poddali się nigdy. Podpułkownik Franciszek Kornicki, bohater Bitwy o Anglię. Podpułkownik Franciszek Kornicki to as myśliwski II wojny światowej, dowódca dywizjonów 308 i 317, zwycięzca plebiscytu na bohatera wystawy przygotowanej na stulecie RAF-u. Urodził się 18 grudnia 1916 roku w Wereszynie, małej wsi w powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie, w ubogiej rodzinie chłopskiej. Skończył szkołę lotniczą w Dęblinie w czerwcu 1939 roku. Jako młodziutki pilot zdążył jeszcze wziąć udział w krótkim epizodzie wrześniowym. Krótkim, bo lotnictwo polskie uległo przewadze Luftwaffe szybko. Po rozbiciu polskiego lotnictwa przedostał się na zachód. Chciał walczyć po stronie Francji z Niemcami. Został przeszkolony w centrum lotnictwa utworzonym tam we Francji. Został przeszkolony na tych w miarę nowoczesnych francuskich samolotach. Cóż z tego, skoro potężna, zadufana w sobie Francja, myśląca, że linia Maginota ochroni ją przed Hitlerem, a z Polską niech się dzieje, co chce, padła jeszcze szybciej niż Polska, w niespełna miesiąc. Po kapitulacji Francji udało mu się na szczęście przedostać do Wielkiej Brytanii i tam w roku 1943 stał się najmłodszym z polskich oficerów, który dowodził dywizjonem. Najpierw dywizjonem 307, potem również 318. Wojna zakończyła się dla niego podobnie jak dla tylu polskich pilotów, to znaczy zakończyła się zaciągnięciem żelaznej kurtyny między nimi walczącymi o Polskę na zachodzie, a Polską zajętą przez komunistów. Niestety wielu polskich oficerów nie mogło powrócić do Polski, do wolnej Polski, ponieważ tej Polski po II wojnie światowej suwerennej nie było. Jeśli wracali, najczęściej byli aresztowani przez władze komunistyczne, bardzo często torturowani czy pozbawiani życia, nawet w procesach pokazowych. Postanowił zostać na emigracji w Wielkiej Brytanii. Pułkownik Franciszek Kornicki to jeden z polskich lotników, który został wierny sojusznikowi brytyjskiemu, mimo że Wielka Brytania nie przyszła Polsce z pomocą we wrześniu 1939 roku. Angażował się przede wszystkim w życiu Polonii brytyjskiej, a także uczestniczył w uroczystościach rocznicowych dotyczących bitwy o Anglię. Stał się sławny w całej Wielkiej Brytanii w roku 2017, tuż przed śmiercią, kiedy to Muzeum Królewskich Sił Powietrznych postanowiło zorganizować wystawę na stulecie tej formacji i wtedy Kornicki stał się jednym z 11 kandydatów w plebiscycie na pilota słynnego Spitfire'a i niespodziewanie ten plebiscyt wygrał. Uzyskał ogromną większość głosów, 325 tysięcy głosów, dużej części głosów oddanych przez Polaków z Wielkiej Brytanii. Zwyciężył w tym angielskim plebiscycie ku zresztą wielkiemu zaskoczeniu Anglików. Jak się okazało, przy takich okazjach my Polacy potrafimy się świetnie zorganizować. To dzięki właśnie tej organizacji Franciszek Kornicki w plebiscycie RAF-u zwyciężył. Są ci najsławniejsi, Skalski, Zumbach, Łokucieski, Urbanowicz. Są też ci, którym dane było żyć długo i długo przypominać o tym, że to dzięki Polakom ocalała Wielka Brytania, że to Polacy byli najlepszymi pilotami II wojny światowej i nie poddali się nigdy.